Siemandero, witamy Was ponownie na naszym kanale Travelers. Opuszczamy właśnie nasz hotel z głośnymi właścicielami i ruszamy do starej stolicy Gwatemali, Antigua, Guatemala. Czekamy na Uberka. Oglądajcie. Dobra, śmigamy już sobie. Mamy jakieś niecałe 2 godzinki chyba drogi. Trochę się wydłużyło. Koreczki były jednak większe na wylocie z miasta. Jesteśmy w pokoiku. Tak wygląda łóżeczko. Stoliczek, szafka. Tu mamy mini safe, jest na kluczyk. Dlaczego? Już Wam mówię. Ponieważ drzwi się zamykają tylko od środka, więc jak wyjdziemy, to nie możemy przekluczyć drzwi. No chyba że kupimy sobie swoją kłódkę, powiedziała, że nie ma problemu, ale nie zamykają się. O Boże, ale babeczka jest wygadana, naprawdę napierdziela po tym hiszpańsku do nas. Coś tam zrozumieliśmy, ale ciężko jest. Ale pozytywna babeczka, co chciałem powiedzieć. Nie dziwię się, że przenieśli stąd stolicę, szczerze mówiąc, tu jest jeszcze więcej spalni niż tam w Gwatemali było w mieście. Jest porażka i chyba będziemy chodzić też w maskach, coś czuję. Ale zobaczymy za chwilkę. Idziemy, co standardowo, przejście dzisiaj po mieście gdzieś, zobaczyć coś, co mają w okolicy. I chcemy szukać wycieczki na wulkan, aczkolwiek dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w jeden dzień tego nie zrobimy, że trzeba tam spać na górze. No ale może się uda coś ogarnąć, zobaczymy jak to wyjdzie. Czekamy na jedzonko w najpeczce. Zjechało jedzonko. Dobra, po jedzonku było bardzo pyszne. Taki ryżyk curry, ogólnie kurczak curry. W lokalnej knajpce, nie zapłaciliśmy dużo, fajna była muzyka, była na żywo, babeczka tam sobie śpiewała. No i ogólnie było ok. Idziemy dalej, niestety deszcz trochę pada, także mniej na pewno nagram, bo nie będę narażał kamery na deszcz i na uszkodzenie. No ale zobaczymy, może zaraz przestanie, mam nadzieję jak wczoraj, że zaraz się rozpogodzi i będzie ładnie. Jakie fajne palenki mają, włochate. A tu niżej inne małe. Dobra, mamy pierwszy kościół z wielu tutaj. Założę się, że ich jest tutaj mnóstwo, jak w każdym tutaj prawie mieście. Główna atrakcja praktycznie to kościoły. Słuchajcie, byliśmy w sklepie i gość chce 50 kesali za zapłacenie kartą, czyli 27 czy 8 zł więcej. A chcieliśmy paczkę fajek sobie kupić. Także nawet paczka fajek tyle nie kosztuje, co on chciał prowizji, go chyba posrało. Dobra, mamy wycieczkę na wulkan jutro o 6 rano, mamy zbióreczkę i będziemy jechać, chcę wspinać się. Co wam pokażę, może trochę miasta też jeszcze. Jak to tu wygląda. Standardowo, wszędzie rozstawieni ludzie sprzedający wszystko dosłownie i w każdym kącie tak naprawdę gdzie się da, to się ustawią ogólnie. Dobra, mamy już też na poniedziałek coś. Z ziomeczkiem szliśmy, mieliśmy cenę 250 wyjściową. W końcu gadałem z nim 220, po czym jak już szliśmy do biura, doszliśmy do biura jakiegoś tutaj, to nagle powiedział, że 240 i chciał mi wcisnąć dalej wyższą cenę. Powiedziałem, że nie ma takiej opcji i za 220 jednak utargowaliśmy drugą wycieczkę. Jest gitarka. Z paradą. Kurde, strzelają petardami, ale same takie achtunki powiedzmy. Tylko robi hałas, wiele dymu. Nawet nic tam fajnie nie wygląda, szczerze mówiąc. No ale straszą ludzi, widzę, bo wszyscy jakoś tak
nie reagują za to zbyt ciekawie. Raczej zasłaniają uszy i się odwracają w ogóle. Idziemy, wracamy sobie na straganiki tutaj, popatrzeć, co mają ciekawego. Jest jeszcze większy chaos na ulicach niż chyba w stolicy. Nie no, żartuję, większy nie jest, ale jest mała uliczka tutaj i ciężko się łazi, bo po jednej stronie idzie pełno turystów, raczej z reguły, a na drodze samochody. Tory busie. Tak, weszliśmy na jakiś ryneczek mały, taki zamknięty. O, gracias. Da. Idziemy popatrzeć, co tu mają. One były tam gdzieś takiej wielkości, może trochę. Standardowo będzie pełno pierdółeczek. Aczkolwiek ja już to przerobiłem i już mi się nie chce tego oglądać po raz kolejny. No ale widzę, że Sara chce iść się rozejrzeć za czymś. Wiecie, kopałem się, bo tu jest jedna droga wyjścia tylko. Jak już weszliśmy, to musimy przejść cały rynek tutaj. Nie wiem, czy są ładne, mi się torebki nie podobają, więc... Takie ładne obrazy, fajne. Niestety nie zabiorę go ze sobą, także można tylko popatrzeć sobie. Ale dobre i tyle, nie? To idziemy jeszcze tam, nie? Zobaczyć, co mają. Idziemy póki czas, bo zaczyna padać. Musimy chyba się streszczać troszeczkę. No i co, lecimy tam, nie? Wydełka masz? Ciekawe niektóre rzeczy. Ale oczywiście musi być. Tutaj czekoladki. Tutaj takie państwo sprzedaje. Różne z miętą, naturalne, z kawy, z cynamonem, z ryżem. My sobie wzięliśmy miętkę. Będzie. No próbowaliśmy sobie, bo nie można spróbować. Za 25 tutaj kesari. Jest dobra cena, według mnie, no to wyjdzie z 17-18 zł. Jest git. Dobra, mała poprawka, jakieś 15 zł, trochę taniej. Także lepiej się czujemy z tym. Tak, są naleweczki. Alkoholowe czy nie? Kosmetyczki? No ale coś z miodu, patrz. Miód? Miodowe kosmetyki? Słuchajcie, no. Co dużo biżuterii, jakichś handmade'ów, tak zwanych. Fajne niektóre wyroby były z różnych owoców, wina, swojskie. Co jeszcze, te czekoladki, co wzięliśmy sobie. No i wiele różnych pierdółek, nie? Biżuterii no, jest chyba najwięcej tutaj z tego, co widzę. Nie wiem, czy to tu schodzi i nie wiem, jakie są one naprawdę, czy wierzyć w to, że to jest albo srebro, albo coś, czy raczej nie sądzę. No. Nie wiem, czy to będzie olejek, czy mgiełka do twarzy, patrz, masz włożony jakiś kwiatek. Wow, z kwiatkiem. Pierdółka kolejna z kwiatkiem. Świeczuszka. No, fajne. Czy się krzyża nie mogło zabraknąć? O, tu też fajne. Dobra, przebrnęliśmy przez to na szczęście. Bo dziwo, Sara na nic się nie dała naciągnąć. Mieliśmy tylko czekoladkę sobie jedną. No jest spoko, może być. Robimy sobie małą przerwę na konieczkę. I znalazłem takiego drineczka, 5% ma, z guaraną. Zobaczymy zaraz, jak smakuje. A i tu nasza czekoladka jeszcze, co wzięliśmy. Masywna jest dosyć, solidna. No i te 15 zł około, no, przesadziłem na początku. Będzie. Cześć.
jeszcze jak pięknie góry widać tam w tle. Zachmurzenie, mgła opadła, od razu inaczej. Kolejny kościół, a tam impreza dalej trwa. Dobra, zmierzamy powoli do siebie. Musimy się troszeczkę rozpakować i przygotować na jutro, na drogę. Także mykamy. Tak szczerze mówiąc, no, pokazaliśmy tutaj centrum. Reszta to są muzea, jakieś kościoły dalej. I no co, jeszcze jutro na pewno po wycieczce, jak będziemy mieli siły, gdzieś sobie tutaj pójdziemy, bo w poniedziałek już wyjeżdżamy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie trzeba się przygotować na jutro. To jest priorytet. Wiecie, przeraża mnie to normalnie. W żadnym sklepie tutaj nie ma cen praktycznie. I co idę, to jest drożej. Teraz chciał za kole 30 kesali praktycznie. No 29 tam chyba. Czyli to prawie 20 zł, kurde, za 2-litrową kolę. Gdzie w stolicy płaciłem po 10 kesali, to tutaj 3 razy więcej chcą. Chore dla mnie, chore, że ceny nie podają w ogóle. Nie wiem, jak to ma funkcjonować. Bo patrz, takie mam gigantyczne łóżko w końcu. Z 3 osoby lekko tutaj wejdą. Dobra, nie żegnamy się, bo dzisiaj prawie nic nie nagraliśmy, także będziemy kontynuować jutro. Jo, do rana. Patrzcie, jak ta czekolada wygląda. Jakie to są kawałki. 4 takie solidne. Ciekawie to wygląda. Siemanko, jest przed 6:00. Czekamy na naszego bisika. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie jedzonko jeszcze wczoraj z Ubera. Miało być 20:20, maksymalnie o 9:00. Przyjechali 9:00 chyba 20:00 i przywiozła nie nasze zamówienie. I byliśmy wkurzeni. Powiedziała, że przywiezie zaraz nam następne. Czekaliśmy kolejnych chyba 20 minut na 4 kanapki. Tragedia naprawdę. No, ale jest jeden plus. Pamiętacie tą melinę z Belize, co płaciliśmy za nie 50 parę euro? Nie przyjęli naszego przelewu i zwrócili nam wczoraj pieniądze za to. I także coś chociaż nam poprawiło wczoraj humor jeszcze. Dobra. Czekamy. Słuchajcie, ziomeczek przyjechał prywatnym autem i to całkiem fajnym. Nie wiem czemu, ale jest dobrze. Już się czuję lepiej też z tym. Zawsze się musi zdarzyć jakiś burak, na którego trzeba czekać na wycieczkę. Nie może przyjść punktualnie, nie? Ale co, stracił wycieczkę. Czekaliśmy na niego i pojechaliśmy sobie. Teraz zamieniamy osobóweczkę na busa w końcu. Za parę minut ma przyjechać i śmigamy. Nieźle, są miejsca nawet. Dobra, jedziemy. I know that we are leaving Babylon, leaving Babylon system, leaving Babylon, leaving Babylon, leaving Babylon, leaving Babylon system, leaving Babylon, leaving Babylon. Jesteśmy w pierwszym punkcie kontrolnym. Kupiliśmy sobie tu bileciki w uderce i tu pan nam wymieni je na opaski teraz. Tam za mną może widać, dzieciaczki stoją i kiki sprzedają, jakby ktoś chciał sobie pomóc w wejściu na górę albo zejściu raczej, bo ma być trochę stromo niby. Ale chyba nie potrzebujemy, pizga złem, zimno jest, ale damy radę, zaraz się rozgrzejemy. Jakie słodziaki, ale wygłodzone chyba. Strasznie nadskakują do jedzenia. Dobra. Walimy energię. I lecimy. Dobra, lecimy. Pani powiedziała, że idziemy średnim szlakiem. Średnią trudnością. Mamy jakieś 3 km do przejścia w górę. Później 3 km do przejścia w dół. Będziemy na około 2200 metrów. No. A cały wulkan się znajduje na około 2800. Idziemy. Tak wygląda chyba cała droga pod takim kątem.
wesoło. Idziemy, idziemy. Patrzcie, jaka Sara szczęśliwa idzie. Macie tam stolicę, Guatemala City całe w dolinie. A tu konika. Czy Lagunę Calvera. Tutaj. Ziomeczek jedzie za nami. Cały czas na koniu. Jakby ktoś za nie mógł, to ma taksówkę na górę. Widzicie trzy wulkany. Pierwszy Agua, Catenango po środku i Fuego. Może widać, macie erupcję Fuego. Poszło z dymem. Trochę ponad połowa za nami. Patrzcie, Sary. Niezbyt zadowolona. Ale nie skorzystała z taksówki. A już nie ma teraz takiej opcji. Ziomeczek się zawrócił do wioski. Idzie, idzie. Ledwo już idzie, ale idzie. Patrzcie, jak pięknie. Macie, niestety nie widać, tam za chmurkami jest wulkan Pacaya i teraz tutaj takie ciemne, to jest lawa, która rok temu ogólnie przybyła tu, że tak to ujmę. Ogólnie na tym zboczu też są takie jaśniejsze, trochę nie będzie widać, 2 lata temu, a to takie już całkiem jasne, jest 8 lat temu była erupcja. Niestety no nie widać, to jest zamylone, że tak to ujmę, zadymione, ale wulkan zdobyty, jesteśmy na 2200 metrach, 250 dokładnie w sumie. I mamy piękne widoczki na całe miasto. Tam jest Guatemala. A tu macie trzy wulkany, które wcześniej pokazywałem. Nie weszliśmy rzekomo na ten wulkan. No wiadomo, na punkt widokowy na wulkan, przy wulkanie. A szczerze mówiąc, lepiej wyglądają te wulkany obok tutaj, niż ten nasz, on jest cały zamglony. Widać go za dobrze, póki co. A to z drugiej strony pięknie to wygląda. Było strasznie. Nie, to nie była obiektywna opinia. Kurczę, co? Dała radę, no, najważniejsze. Nie? Wszystkie dziadki mnie wzięli, praktycznie, jak nawet emeryci byli przed nią, ale dała radę, jest plus. Dobra, powoli będziemy chyba się zawijać. Już widzę, że zostały zdjęcia tylko z Guatemali. Niestety my swojej polskiej nie wzięliśmy i nie zrobimy sobie takich zdjęć. A z flagą Guatemali to nie sztuka dla mnie. No cóż, może innym razem. Idziemy. Oczywiście kondycyjnie trzeba sobie petkę zapalić, żeby lepiej szło. Jest good, jest good. A tam jest reszta wycieczki z przodu. Macie tutaj tą lawę bliska bardziej. To całe, co ma 7, mówiłem 7 lat, chyba, około. A te ciemniejsze takie to z zeszłego roku. Tak pomiędzy może widać, gdzieś tam jest taki trochę inny kolor z 2 lat wcześniej, z 2020. Nie rozdaję piadeczki. Zaraz będziemy smażyć je sobie tutaj. Mamy pianeczki. Będziemy je rzucić tutaj. Tam się robią.
fajne ciepełko tutaj daje. Zobaczcie, pianeczki się robią. I się robią. O, patrzcie jak to ładnie wygląda. Schodzi się o wiele przyjemniej. Dużo, dużo bardziej. I fajnie jest ogólnie. Fajne powietrze, świeże. Ogólnie lubię góry. Przynajmniej ja. Tam z tyłu bardziej niekoniecznie. Cię oczywiście nie mogło zabrakować sklepiku wulkanicznego. Co my tu mamy? Sioreczki. Wejdź mi popie, bo cię zniszczę. Magnesy. I wisioreczki. Znaleźliśmy tutaj malutki kwarcyk też. Taką przełomałem, ma krystaliczną ogólnie łamliwość. Jest ich tutaj troszeczkę, już mamy drugi, zbieramy. Dobra, idziemy dalej. Mamy kilka kwarców, żółty znaleźliśmy, biały, parę małych kamyczków i śmigamy. Ludzie tutaj nocują też. Ziomeczek chce dronem lata, aż mu zazdroszczę, były piękne widoki stąd nagrane. I w dół idziemy. Cała ta lawa tutaj na dole to jest z zeszłego roku. I pytałem się, ile mniej więcej zajmuje czasu, ile schodzi z wulkanu. Około 6 dni zajmuje, żeby doszło aż tak nisko. Ponoć 2 dni ewakuowali ludzi tutaj na dole. Idziemy, idziemy, idziemy. Słuchajcie, powiedział, że widoki tu są nieziemskie, ale są ziemskie tak naprawdę. Jest cudownie. Idzie się spoczko w dół. Zobaczcie, jak się z lewa styka lawa, magma z zielenią. Coraz bliżej święta. Idziemy. Już mało nam zostało. Już gleba zmieniła, tu widzę kolor. Taki bardziej w kolorze cegły, że tak to ujmę. Miejscami przynajmniej. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. 3 km w dół było zejścia ponoć. Także już chyba będziemy zaraz na finiszu. Mi się zdaje, już coraz niżej, coraz cieplej się robi w końcu i nie wieje tak wiatr. Zresztą co chyba słychać. I na tym kończymy dzisiaj naszą wycieczkę. Idziemy się zwieźć busem do miasteczka, do Antigua z powrotem. Fajnie było. W końcu sobie zjedliśmy coś, była chwila. No i co, jedziemy do Namciu busikiem naszym wesołym. Autobus stał w
korku, idziemy już sobie szybciej, szkoda nam czasu na stanie. I tak już był niedaleko nas, naszego domku. Idziemy, co musimy dokończyć, wrzucanie filmiku. Kurczę, bo jest niedziela u was, u nas też, ale u was już jest wieczór powoli, dlatego chcemy jeszcze zdążyć dzisiaj to wrzucić, żeby nie było za późno. Tego musimy lecieć. Pokażę wam nasze zdobycze. Tylko niestety zgubiłem gdzieś latarkę na UV. Chciałem ją odpalić do tego, no ale cóż, takie kamyczki znaleźliśmy. Nie wiem, czy tak będzie widać, nie za mocno. Są kwarce i ten tutaj osobno położę. On jest żółty kwarc. Tutaj trochę widać, no wiadomo, to nie jest cały kwarc, tylko ze skałą wulkaniczną też trochę magmy jest, a te białe. Dobra, co mi Sara trochę odpadła po wycieczce, poszła sobie spać, byłem się jeszcze przejść w sklepie tu trochę po mieście. No i kończymy sobie na dzisiaj. Jutro jedziemy do El Paredón na południe Gwatemali, na Pacyfik, i gdzie to nasza ostatnia część tutaj, powiedzmy, z Gwatemali. Trzy te strefy, powiedzmy, zaliczymy, no poza Morzem Karaibskim tutaj tak naprawdę nie byliśmy w Gwatemali nad Morzem Karaibskim, no ale resztę mamy już obskoczone w takim razie i jutro o 9 rano śmigamy dalej. Znowu będzie gorąco, z 15 stopni w 30 parę. Tak jest, wracamy do naszego cieplutka, fajnego słoneczka. Dobra, także dziękujemy, że oglądaliście nas. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, kto jeszcze tego nie robi. I łapki w górę. Na razie. Siemano.